proszę bardzo. Wezwanie do budowania braterskich relacji pomiędzy ludźmi, wezwanie do miłości jest zasadniczym przesłaniem Ewangelii. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, powiedział Jezus. Miłujcie waszych nieprzyjaciół, dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Te słowa pokazują, że prawdziwa miłość nie zna granic. Uczniom Jezusa powinno być obce postępowanie według zasady oko za oko, ząb za ząb. Naszym zadaniem jest budowanie mostów, a nie murów oddzielających jednych od drugich. Kościół poprzez nauczanie papieży nieustannie wzywa wszystkie narody do pokojowego współistnienia i nawołuje do zakończenia wojen. A takich konfliktów obecnie toczy się ponad 100 w różnych rejonach świata. Szczególny wkład w tej dziedzinie wnieśli dwaj papieże, kanonizowani wiosną tego roku. Jan XXIII, zwany papieżem pokoju, który pełnił podczas I wojny światowej posługę kapelana wśród żołnierzy włoskich, oraz Jan Paweł II, syn oficera Wojska Polskiego. Dostrzegamy także wielkie zaangażowanie w sprawę pokoju papieża Franciszka w 100. rocznicę wybuchu I wojny światowej prosił, aby nie powtórzyły się już błędy przeszłości, ale aby wyciągnięto lekcje z historii, sprawiając, że coraz bardziej będą przeważały racje pokoju za pośrednictwem cierpliwego i odważnego dialogu. Jakże dobitnie brzmią jego słowa: nigdy więcej wojny. Myślę zwłaszcza o dzieciach zabitych, rannych, okaleczonych, osieroconych. Proszę was o to z całego serca. Zatrzymajcie się. Papież Franciszek stanowczo sprzeciwia się sianiu nienawiści i prowadzeniu wojny w imię Boga. Przemoc nie może mieć nigdy uzasadnienia religijnego. Bracia i siostry, na tym świecie nieustannie toczy się walka pomiędzy dobrem a złem, a my jesteśmy jej uczestnikami. Już biblijny Hiob powiedział, że bojowaniem jest życie człowieka. Odczytany fragment z Apokalipsy świętego Jana Apostoła również pokazuje, że umiłowani i wybrani przez Boga zmagają się w walce z mocami zła, ale zawsze winni czynić to według ewangelicznej zasady: zło dobrem zwyciężaj. Są jednak sytuacje, w których walka zbrojna jest złem nieuniknionym, od którego w tragicznych okolicznościach nie mogą się uchylić chrześcijanie, powiedział Jan Paweł II przy okazji 300. rocznicy Wiktorii Wiedeńskiej. Gdy podejmowane negocjacje i zabiegi dyplomatyczne zawodzą, wówczas należy podejmować konkretne działania w celu rozbrojenia agresora. Oczywiście jest to ostateczność. Wydarzenia, które miały miejsce na przedpolach Warszawy w 1920 roku, potwierdzają to. W obliczu wielkiego zagrożenia suwerennego bytu młodego państwa trwała modlitwa we wszystkich kościołach w ojczyźnie. Organizowane były nabożeństwa i błagalne procesje. Ale ostatecznie nasi ojcowie chwycili za broń, aby odeprzeć atak sowieckiej armii. W tamtym czasie walczącym polskim żołnierzom towarzyszyło ponad 400 kapelanów,
którzy nieśli pomoc duchową i zagrzewali do walki. W chwili próby Kościół zawsze był blisko tych, którzy walczyli o słuszną sprawę. Był razem z prześladowanymi i krzywdzonymi. Jednocześnie w ciągu długiej historii często podkreślał, że w świecie pełnym niepokojów i napięć potrzebni są dobrze wyszkoleni, uzbrojeni i zmotywowani strażnicy wolności i bezpieczeństwa narodów. Troska o bezpieczeństwo granic i suwerenność naszego państwa jest zgodna z duchem chrześcijańskich wartości. Nie wystarczy tak zwany patriotyzm minimalnych środków. Płacenie podatków, uczciwe prowadzenie interesów, praworządność oraz takie cechy charakteru jak punktualność, pracowitość i sumienność. Owszem, naszym pragnieniem jest, aby uniepotrzebniało się męczeństwo, jak pisał Cyprian Kamil Norwid. Przez solidną i uczciwą pracę chcemy wzmacniać i rozwijać nasz kraj. Nie można jednak zapomnieć o tym, że były i mogą zdarzyć się takie okoliczności, kiedy troska o wolność naszej ojczyzny będzie domagać się wyrzeczeń, cierpienia oraz poświęcenia zdrowia, nawet życia. Należy więc podkreślić, że pozostają aktualne słowa wypisane na wojskowych sztandarach: Bóg, honor, ojczyzna. Miłość żąda ofiary. Stosunkowo niedawno byliśmy świadkami bratobójczych walk na Bałkanach. Polscy żołnierze i policjanci do dziś pomagają w tym rejonie zachować pokój. Tuż za naszą granicą na Ukrainie od kilku miesięcy mają miejsce działania militarne, które przynoszą cierpienie i łzy, kalectwo i śmierć oraz ogromne zniszczenia materialne. Nie wiemy, jakie zagrożenia Europie i naszej ojczyźnie przyniosą najbliższe lata. Kościół nieustannie wzywa do pokoju, do dialogu i przypomina o świętości ludzkiego życia, ale także otacza czcią i modlitwą tych, którzy walcząc o pokój poświęcili swoje zdrowie, a nawet życie. Dziś w Święto Wojska Polskiego myślą i modlitwą obejmujemy wszystkich polskich żołnierzy, którzy polegli w walce o wolność naszej ojczyzny. Miłosiernemu Bogu polecamy poległych i rannych uczestników misji pokojowych i stabilizacyjnych, którzy daleko poza granicami naszego kraju zabiegali o sprawiedliwość i międzynarodowe bezpieczeństwo. Prosimy też o Boże błogosławieństwo dla tych, którzy dziś strzegą niepodległości naszej ojczyzny. Przez wstawiennictwo Matki Bożej Wniebowziętej usilnie błagajmy podczas tej świętej Eucharystii o dar pokoju i zaniechanie konfliktów zbrojnych. Królowo pokoju, uproś u swego Syna przemianę ludzkich serc, aby wolne od zła stały się zdolne do dialogu i pokojowego współistnienia.